sobotnich listopadowych popołudni Kościół Świętego Mikołaja w Szemudzie wypełnił się dźwiękami zarówno pieśni sakralnych, jak i świeckich, patriotycznych. Coroczny koncert oratoryjny, już tradycyjny, gromadzący tłumy mieszkańców, stał się wydarzeniem niezwykłym, pełnym wzruszeń, muzycznej maestrii i głębokiej refleksji nad miłością do ojczyzny oraz Boga. Głównym organizatorem i duszą tego przedsięwzięcia i występującym artystą był ksiądz proboszcz Robert Kaczorowski. Koncert w jakiś sposób już tak na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych również przez gminę Szemud, bo nie ukrywam, że z przeznaczonych przez gminę środków na działalność kulturalną również partycypowaliśmy właśnie w tym programie i dzięki temu, dzięki również takiej dotacji z parafii, i z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Jesteśmy takimi trzema podmiotami, który ten koncert przygotował. Repertuar, mógłbym powiedzieć, sam się ułożył tak, że to stał się repertuar utworów takich religijnych, takich utworów patriotycznych. Mam tutaj scenariusz tego dzisiejszego koncertu, więc od chociażby Hej chłopcy, bagnet na broń, rozkwitały pąki białych róż, czy modlitwa obozowa, czy Zośka, czy deszcz jesienny deszcz, czy warszawskie dzieci, czy serce w plecaku. I do tego parę utworów właśnie o treści eucharystycznej, żebyśmy jednak nie zapomnieli, że jesteśmy w kościele. No i ta klamra, która śpiewa dzisiejszy koncert, czyli Polonez Adur Chopina u początku koncertu i Polonez Ogińskiego, Pożegnanie Ojczyzny, na jego zakończenie. Mogliśmy gościć panią Jagodę Wojciechowską, mieszkankę przecież naszej gminy, co pozwoliłem sobie przypomnieć, zwrócić na to uwagę podczas mojej zapowiedzi. Była również absolwentka naszej Gdańskiej Akademii, pani Ewelina Jurczak. Były dwie urocze dziewczyny, mianowicie Weronika Gronał i Nadia Torbiak. Była oczywiście pani Anna Kinga Osior, też już znana z naszych występów. I oczywiście ci goście, za których ja czuję się współodpowiedzialny, czy nawet odpowiedzialny, ponieważ ich osobiście zaprosiłem, mianowicie to pan Maciej Naczk, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, ale jednocześnie Mozarteum w Salzburgu w Austrii, teraz przygotowujący pracę doktorską pod moim kierunkiem, i Chińczyk, który dosłownie dwa dni wcześniej przyjechał do Polski, do Warszawy przyleciał, a z Warszawy do Gdańska, więc w Gdańsku dopiero co zdążył złożyć walizki, ale wiedział, że jest ten koncert, na którym musiał być. Śpiewających artystów wspierała Bałtycka Orkiestra Symfoniczna, prowadzona z niezrównaną precyzją przez swojego dyrygenta Krzysztofa Brzozowskiego. Starannie opracowane aranżacje utworów, za które odpowiadał pan Marcin Szczypiorski, wzbogaciły koncert o nowe, świeże brzmienie. Oh,
tutaj zawsze niezwykła gościnność panuje w ogóle tutaj w Szemudzie, a już ksiądz profesor Robert Kaczorowski ma w sobie tyle empatii, ale takiego też takiej otwartości, że tutaj muzycy bardzo chętnie przyjeżdżają i kiedy mamy taki projekt i kiedy mówię, że jest możliwość występu w czasie właśnie tutaj listopadowych naszych koncertów, to wszyscy zawsze chętnie są otwarci i do Szemuda rzeczywiście z wielką przyjemnością przyjeżdżają. No ale i też tutaj aspekty publiczności, słuchaczy, tutaj niezwykle wielka, taka gorąca owacja zawsze nagradza artystów, więc tutaj mamy taką wspaniałą, można powiedzieć, wykształconą, myślę też przez księdza proboszcza, publiczność. I tutaj też ta, nas jakby powoduje, że chętnie tutaj przyjeżdżamy i dla nas jest to zawsze wielka radość, ale też i zaszczyt, że w tak pięknej świątyni możemy wystąpić i wykonać to, co nam w sercu gra. Występ zakończył się owacją na stojąco, widzowie wzruszeni i pełni podziwu opuszczali świątynię z przekonaniem, że ten wieczór pozostanie w ich pamięci na długo.